Cześć, tu Magda z kanału Wnętrza Zewnętrza. W tym filmie pokażę Wam przestronne 78-metrowe mieszkanie rodziny 2 plus 4. Cześć, Magda i Przemek Hutkiewicz i nasze mieszkanie. Wysokie, bo 3,7 metra, ta wysokość, ta przestrzeń daje nam oddech i to poczucie tak naprawdę właśnie jakiegoś takiego, że nie jesteśmy przyciśnięci, mimo że też nie jesteśmy jacyś wysocy, ale dzięki temu tutaj naprawdę fajnie się chodzi, oddycha i jest, no jest dobrze. A kim w ogóle jesteśmy? Jesteśmy 6-osobową rodziną, Przemek, Magda i 4 dzieci. Ale aktualnie podjęliśmy decyzję, że się stąd wyprowadzamy i idziemy dalej zobaczyć, gdzie nas poniesie życie, świat. A z ciekawostek, czym się zajmujemy? Ja kocham zarządzać przedmiotami i zajmuję się dekoratorstwem. A ja jako Hutkiewicz prowadzę na przykład na YouTubie kanał, w którym fotografuję ludzi, pokazuję swój proces portretowania. No i robię zdjęcia od 20 lat. W mieszkaniu zależało nam bardzo na tym, żeby światło przenikało przez mieszkanie, żeby nie odgradzać się wieloma ścianami, bo wydawało nam się, że ważniejsze dla nas jest to, jak mieszkamy, a nie chowanie się. Czyli mamy w mieszkaniu tak naprawdę stworzoną strefę dla każdego domownika. Także życie tutaj było cudowne, wspaniałe, ale teraz lecimy dalej, bo takie jest życie. Trochę jak pociąg i czasami ktoś inny wsiada na tym peronie, a my jedziemy dalej, więc tak jest z tym mieszkaniem. Zaczynamy jak zwykle przy wejściu i tu od razu na ścianie mamy wieszaki. Haczyki są na trzech wysokościach, żeby każdy dosięgał i mógł odwiesić swoją kurtkę, bo też ciężko oczekiwać, że dzieci będą swoje kurtki na bieżąco chowały do szafy, więc też tych haczyków musi być tutaj sporo. Zaraz obok mamy szafkę na buty. Co ciekawe, zobaczcie, otwierają się wszystkie półeczki naraz. I w tym miejscu jest wejście do pokoju dziecięcego. I początkowo w projekcie tu już zaczynał się korytarz w stronę salonu, jednak przedpokój został ostatecznie powiększony, bo jak 6 osób wraca naraz do domu, to jednak muszą mieć miejsce, żeby się rozebrać. Z tej strony jest szafa po sam sufit, a są tu prawie 4 metry wysokości, więc tego miejsca do przechowywania w jednej szafie może być sporo. Na samej górze oczywiście są przechowywane rzeczy rzadziej używane, jak na przykład dekoracje świąteczne, a tutaj mamy kurtki, niżej szuflady i na samym dole miejsce dla psa. Ma swoje legowisko, może się tu schować i odpocząć na przykład po zabawach z dziećmi. Z tej strony jest kącik gospodarczy. Za tymi drzwiami mamy pralkę, suszarkę, miejsce na odkurzacz i gdy kończymy ogarniać takie domowe sprawy, po prostu zamykamy i nie mamy tych rzeczy na wierzchu. Ten korytarz prowadzi do części dziennej, salonu z kuchnią i sypialnią. I spójrzcie, jak został zaaranżowany. Mamy tu przede wszystkim niżej sufit, ponieważ w tym miejscu znajduje się antresola drugiego pokoju dziecięcego. Tu na ścianie mamy wielkie lustro, które nie tylko optycznie poszerza ten korytarz, ale też odbija światło słoneczne, które wpada przez drzwi, dzięki czemu w korytarzu jest jaśniej. Na ścianach mamy sklejkę, która pełni głównie funkcję dekoracyjną. Sklejka jest bardzo ładna, taka ciepła też w dotyku. Jednak tu na przykład ten fragment jest frontem szafy na ubrania. Drzwi do pokoju również zostały zrobione ze sklejki i teraz serdecznie Was zapraszam tu do środka. W tym pokoju główną rolę gra zabudowa ze sklejki, przede wszystkim wejście na antresolę i sama antresola. I cała ta zabudowa została zrobiona przez tatę Przemka, który był stolarzem. Zwróćcie uwagę, jak została wykorzystana przestrzeń pod schodami. Są tu i szuflady, i półeczki, więc każdy centymetr wykorzystany. A na górze jest jeszcze regał, szafa i miejsce do spania. Początkowo w tym miejscu miała być po prostu ściana, jednak podczas wykańczania mieszkania, gdy Magda i Przemek zobaczyli, jak fajnie wpada tędy światło z salonu i też z antresoli na korytarz, dzisiaj może tego aż tak nie widać, bo mamy bardzo pochmurny dzień, ale myślę, że w słoneczne dni ten efekt jest znacznie mocniejszy. I w związku z tym zdecydowali się jednak nie robić ściany, nie zabudowywać tego miejsca, tylko zrobili ściankę ze szkła ornamentowego, które
rozmywa obraz, ale jednak dobrze przepuszcza światło. To rozwiązanie jest super właśnie pod kątem światła, natomiast na pewno akustycznie nie chroni aż tak bardzo jak zwykła ściana, która ma większe możliwości izolacyjne. Natomiast to już jest kwestia Waszych priorytetów, co jest dla Was ważniejsze, czy to żeby mieć jaśni, czy to żeby wytłumić pomieszczenie. Zobaczcie, że wysokość lamperii została dostosowana do wysokości antresoli. Tu mamy wejście do łazienki, jednej z dwóch w tym mieszkaniu. Po prawej stronie jest wnęka z prysznicem, a z tej strony dwie umywalki. I pod nimi jest zabudowa ze sklejki, która też fajnie pokazuje, jak jest ustawiona ściana zewnętrzna, która jest pod kątem. Dlatego blat nie ma kształtu prostokąta, tylko tu mamy kąt rozwarty, tutaj ostry i to jest taki duży trapez. Ogólnie urządzenie mieszkania z taką ścianą na skos jest sporym wyzwaniem. Już Wam kiedyś pokazywałam takie wnętrze, gdzie to też zostało fajnie ograne. Podlinkuję Wam tamten materiał. A tutaj również wymagało to właśnie takiej zabudowy na wymiar bardzo precyzyjnej i fajnie się to udało zrobić. Pod spodem, pod blatem mamy szuflady, oczywiście z organizerami, są koszyczki na rzeczy, żeby można było łatwiej utrzymać porządek, po bokach szafki, a tu kolejne drzwi do drugiego pokoju dziecięcego. Wejście do tego pokoju pokazywałam Wam na samym początku filmu. I tu mamy królestwo dzieci. Na samym środku jest przepiękne piętrowe łóżko w kształcie domku. Nad nim baldachim, w tle lamperia. Całość tworzy naprawdę bajkową aranżację. I nie mamy tu takich typowych szkolnych biurek. Zamiast nich jest niski stolik, przy którym dzieci mogą wygodnie usiąść, razem w coś zagrać, pobawić się czy porysować. W tym pokoju też jest antresola zbudowana nad łazienką i na niej znajduje się przestrzeń dla czwartego dziecka. Teraz możecie zobaczyć szybę, o której mówiłam na antresoli, tylko z drugiej strony. I już przechodzimy do części dziennej, salonowej z otwartą kuchnią i sypialnią, również częściowo otwartą na salon. Zdecydowaliśmy się na zastosowanie przeszklonej ściany, żeby wpuścić trochę więcej światła do mieszkania i żeby ta przestrzeń była otwarta dla wszystkich członków rodziny. To znaczy, kiedy idziemy spać, to sobie zamykamy przeszklenie, ale dzieciaki i tak przychodzą do nas w nocy, więc wolałam wybrać przeszklenie i trochę mniej prywatności niż ścianę, która w oryginalnym projekcie kończyłaby się tu, zabierając nam światło i tą dodatkową przestrzeń, którą zyskaliśmy przez zastosowanie drzwi otwierających się w narożniku. Bardzo fajnie się z tym rozwiązaniem mieszka, pięknie wygląda i jest praktyczne. Telewizor znalazł się w sypialni, gdzie z łóżka można oglądać filmy całą rodziną. I co istotne, został umiejscowiony w takim miejscu, na takiej ścianie, że tak naprawdę od wejścia w ogóle go nie widać i nie gra głównej roli, co często jest problemem przy telewizorach. Bardzo fajnym rozwiązaniem do niedużych mieszkań i dla osób, które pracują z domu tylko okazjonalnie, może być takie rozkładane biurko. Wtedy rzeczy, z których korzystamy w pracy, możemy mieć tu w głębi, pod ręką, a zarazem po pracy po prostu zamykamy i nie mamy ich na wierzchu. Również wtedy krzesło wsuwamy głębiej i całość nie zajmuje tak dużo przestrzeni.
W kuchni nie ma górnej zabudowy, tylko dolna z prawie samymi szufladami. Wyjątkiem jest zmywarka i po jej obu stronach są szuflady z koszami. Ta szuflada pod zlewem nie jest aż taka szeroka, więc po prostu część koszy do segregacji znalazła się tam. I drugim wyjątkiem jest szafka narożna. Dalej mamy już same szuflady aż do końca na naczynia i jedzenie. A tu mamy również bardzo ciekawą zabudowę, bo poza tym, że jest piekarnik i szafka, to mamy lodówkę, która jest lodówką aż do samej ziemi i zamrażalnik miał być osobno w tej szafce. Jednak okazało się, że nie ma potrzeby mrożenia jedzenia, bo tu w promieniu 50 metrów są dwa supermarkety, jest Żabka czynna nawet w niedzielę i tak naprawdę nie trzeba mrozić i zamiast tego w szafce powstała spiżarnia. Ta antresola nad kuchnią czasami ratowała mi życie, bo mogłem tutaj pójść spać, kiedy maluchy nie dawały nam się wyspać na przykład w naszej wspólnej sypialni, ale też nocowali tutaj u nas niektórzy, więc w ogóle w naszym mieszkaniu jest tak, że można by tutaj było spokojnie 30 partyzantów położyć spać. Także polecam antresolę, bo to takie fajne miejsce, na którym często bywamy niezauważeni przez poruszających się wszystkich tutaj na dole. Antresola służy głównie do relaksu, jednak pełni też pewną funkcję praktyczną, gdyż tutaj jest wejście do bardzo dużego schowka, który znajduje się nad łazienką i jest tak duży jak ona. Na środku salonu znajduje się duży stół, który ma trzy ciekawe funkcje. Przede wszystkim z dwóch stron są szuflady. Tu na przykład mamy materiały plastyczne, więc gdy dzieci chcą porysować, to nie trzeba nigdzie iść i też łatwo posprzątać. Druga funkcja to ten schowek tutaj na środku. To jest taka wnęka, teraz zasłonięta, więc pełni funkcję schowka, ale jeżeli wyjmiemy te deseczki, to możemy tu ułożyć rośliny, zioła, to bardzo ładnie wygląda, więc możemy to miejsce wykorzystać na różne sposoby. I trzecia funkcja to możliwość rozłożenia. Z tej strony otwieramy i wysuwamy takie metalowe drążki, na których możemy ułożyć dodatkowe deski, które znajdują się pod stołem, więc tak naprawdę raz, dwa, trzy i mamy większy stół na przykład na wypadek przyjścia większej liczby gości. I zwróćcie uwagę, że przy tym stole są tylko dwa krzesła. Z tej strony mamy siedzisko, a z tej strony jest taka obłapufa z Miuform. W części wypoczynkowej mamy sofę, huśtawkę oraz regał. I zobaczcie, jak zostały ułożone na nim książki i magazyny. Są nie pionowo obok siebie na całych półkach, tylko w takich niedużych stertach. Pomiędzy nimi są dekoracje, dzięki czemu cały regał prezentuje się lekko i to jest bardzo ładna aranżacja. I tu mamy jeden bardzo wyjątkowy album. Nie ma takiego snu. Jest to album autorstwa Przemka. Teraz jesteśmy w drugiej łazience, tej pod schowkiem i tu mamy dużą wannę wolnostojącą, a z tej strony drewnianą szafkę z umywalką wpuszczaną w blat, która jest bardzo oryginalna. Jeszcze się z taką umywalką nie spotkałam. Jest brokatowa, płytka, a kolorem nawiązuje do podłogi. W tym filmie to już wszystko. Czekam na Wasze komentarze i łapki w górę. Mam nadzieję, że już subskrybujecie nasz kanał i przypominam, że w opisie filmu zostawiam linki m.in. do naszego sklepu na wnętrzazewnętrza.pl. Do zobaczenia. Pa, pa!